według Filipa. No witam. No siema Filip. Witam również Państwa. Miał być wczoraj film, będzie dzisiaj film. Wczoraj się nie udało, bo film był, który mieliśmy sobie tutaj obejrzeć, zrecenzować, skrócić, opowiedzieć, pośmiać się, bo to jest kanał satyryczny. No, był zbyt długi. Kilka osób mi napisało, że trochę się przyczepiam do Filipa. Tak, przyczepiam się, bo jest to kanał satyryczny, a Filip przez wiele miesięcy, od września chyba, odkąd tam dojechali, zdaje się, był bardzo zadowolony z mojej działalności i myślę, że sporo mu to nagoniło widzów. Natomiast jeśli chodzi o samo takie podejście, głaskanie i pomaganie osobom słabszym, no nie wydaje mi się, żeby Filip był słabszy. Może jest trochę leniwy, może zagubiony, nie wiem. Mi się przypomina taka historia z mojego liceum, czy to było gimnazjum, gdzie pewni uczniowie w ostatniej ławce, to nie byłem ja, naprawdę, uwierzcie mi, rzucali w jednego z moich kolegów papierkami, tam wiecie, po śniadaniu folia aluminiowa, zrobiona z niej kulka i takie strzały. Nauczyciel dał uwagę temu uczniowi, który się nie bronił. Wiem, że dziś to jest niemodne. Ja nie jestem jakiś super stary, ani super, nie jestem Gen Z, nie jestem X-em, jestem milenialsem, więc sobie możecie sami zgadywać, ile mam lat. Natomiast, no ten chłopak wyszedł na ludzi. I nie boi się wyjść z domu dzisiaj. Nie wiem. Ja robię swoje. Także oglądamy, odpalamy Filipa. Filip, pozdrowienia i zapraszam na kanał Filipa. Filip Wadzi. No witam. Rodzice właśnie poszli do sklepu i do krawca. Jestem na razie sam w domu, mam chwilę ciszy, spokój. To więc wezmę się za pisanie książki. Zdecydowałem jednak, że na chwilę obecną wstrzymam pisanie westerna i skupię się na tym, w czym jestem dobry. Będę pisał książkę fantasy albo cyberpunk, ale będę pisał fantasy, nie? Mam plany kreatywne, zrobienia rysunków też do tego. No i to brzmi dobrze, tak trzeba robić. Ryba została kupiona. Głowa jak moja dłoń. Ile taka ryba? 10 dolarów. 6 dolarów kilo. 6 dolarów kilo takiej ryby. Nie no, fajna, a tam narybiają ewidentnie. Oczywiście nie to co nasz polski ten, wiecie, rybi związek, nie? Ładna rybka. Ała. Tata, włóczyki. Autorzy z wypoku, nie złość się na mnie, wrzucę w końcowych napisach, albo po prostu się podpiszę, teraz nie jestem w stanie powiedzieć, kto to wrzucił. Ale ten mem. A dobra, mam! Kuner 1391, gratulacje. Prychłem. Dzisiaj jest pierwszy test, więc włączam komisyjnie kamerę. Nagrywanie. Tyk, nagrywa. My właśnie jedziemy do sklepu zawieźć buły, raczej chlebek. I tyle. I na zakupy małe. Ej, tak jak mówiłem, jak jest seria video oglądam razem z wami, więc tak, jest nudno do tej pory. Ja staram się to jakoś urozmaicić. No i tyle, jak to powiedział Dario. Natomiast wierzę, że będzie śmieszniej za chwilę, bo to jest długie, a ja to powycinam. I jakieś USB do ładowania. Oczywiście tutaj jest też stoisko na mikrofon, można sobie dokupić albo lampkę. Zależy co kto chce. I ile takie coś kosztowało? 89 dolarów kosztowało tutaj w Kambodży Siem Reap.
Fajna rzecz. Działa. Brzmi głoś dosyć spoko. Spoko nagrywa. Także warto. No właśnie, 6:30. Niestety trochę się spóźniam dojechaniem do kościoła, bo miałem niski cukier. Teraz jest do zaakceptowania i jedziemy do kościoła. A słuchajcie, teraz bez śmiechów żadnych. Podobno w Kambodży nie można kupić insuliny. Oni są tam już ponad pół roku, więc ta insulina może się skończyć niebawem i nie wiem, czy ją kupią, czy nie. Dario, Madziu, jak coś się odzwijcie, to coś tam się ogarnie, nie? Żarty żartami, ale... Ej, no tu jest klimatycznie. To jest ta świątynia, w sensie chyba kościół jakiś chrześcijański, wiecie, z tym... Kmerskim schowkiem, tam ktoś mnie poprawił znowu, że to tabernakulum, tak, zapomniałem tej nazwy, faktycznie wygląda jak kmerska kapliczka i nazwijmy to już kmerskim schowkiem, bo Filip ma fajny dar do tworzenia takich nowych słów, bardzo mi się podoba. Naprawdę powinien nawiązać współpracę z Klocuchem przy recenzowaniu gier. No ale generalnie zobaczcie, klimat jest fajny, nie? Biali chodzą, to widać, że biali, wiadomo, tam jest buddyzm. Albo nic. Włączenie świateł, w mojej ocenie oczywiście, bo kompletnie ja tym się nie znam. Albo zwiastuje rezurekcję, albo koniec mszy. Przyznam, zatruwam trochę, jak ktoś chce muzyczki posłuchać. Jestem trochę zawiedziony tym materiałem. Myślałem, że będzie dużo beki, a w ogóle nie ma. Jest dość poważnie. Tylko śmieszna jest moja miniaturka chyba i... No, komentarze pewnie już nie. Natomiast, no serio, dość poważny materiał, ciekawe. Dobra, tak jak mówię, ja to oglądam z wami, więc nie będę ściemniał. Nagrał mszę po prostu, więc to jest taka typowa msza, tylko bez kazania, 30 minut skrócona. O, ja przyspieszam razy 75. No i taka to była msza Filipowa, natomiast ja jestem bardzo ciekaw jego wrażeń. Czuję inaczej, fajne muzyki były, teraz już się skończyło i ludzie idą do domów, albo gdziekolwiek chcą iść. Przyznaję, na mszy najważniejsza jest fajna muzyczka. No i oczywiście to, żeby można było iść gdzie się chce po mszy, nie? Do domów czy indziej. A więc... W kościele było bardzo fajnie. Były muzyki, większość tego było... Ja nie oglądałem całości, ale byli muzyki, były muzyki, czyli była orkiestra, czy ktoś śpiewał? Była po angielsku, po kmersku, tylko niektóre rzeczy były mówione po angielsku. Ksiądz mówił...
jak podchodzić do życia, coś takiego. To było po angielsku, ale tak wszystko to modlitwy, piosenki były po khmersku. Były pełno ludzi z różnych kątów świata. Były piosenki, były śpiewane te piosenki dla Boga. Były instrumenty, było bardzo fajnie. Inne doświadczenie dla mnie było siedzenie na podłodze w kościele. Wow! Ale trochę powiem, że siedząc ponad 2 godziny na tej podłodze, już trochę plecy zaczynają boleć. How long is this meeting supposed to last? The schedule wasn't exactly clear. Generalnie super. Czuję się inaczej, czuję się lżej. Od razu mówię, ja nie jestem za bardzo kościołowy, ale jestem chrześcijaninem. I rozumiem, że może czuć się inaczej, czuć się lżej. Jak najbardziej, myślę, że spora część z was również. Z tego się akurat nie śmiejemy w dzisiejszym odcinku. I ksiądz chodził z świętą wodą i święcił ludzi. Nie, ładnie ochlapał. Byłem cały mokry. Do śmigus dingus! Od tej wody. Super po prostu było. I jakbyście byli w tym czasie kiedykolwiek w Siem Reap, to polecam pójść do kościoła świętego Jana tutaj przy rzece w Siem Reap. Bardzo łatwa lokalizacja, generalnie rzeka idzie przez całe miasto, więc wszystko tam jest przy rzece. Przy Szałopotajstwie, chociaż wiem, że Szałopotajstwa to są 2 czy 3 kanały, które idą obok tej rzeki. No niemniej polecam. Bardzo fajnie. Jeszcze dawali butelki wody za darmo. I po jajku też dawali za darmo dla ludzi. Jeśli ktoś by chciał sobie od razu kupić z tego sklepiku świętego świece czy jakieś inne rzeczy, to tylko gotówką albo ABA. Niestety czytnika na karty nie ma. Także jeśli coś chcecie kupić bezpośrednio od kościoła, przygotujcie się. Ja zapomniałem, bo nie miałem gotówki i ABA, nie miałem nic na nim. I było jak było, ale nie ma problemu. Wszystko super. Mam nadzieję, że się wam filmek spodobał, odcinek, że mogliście zobaczyć, jak wygląda kościół i narodzenie Chrystusa. No powiem ci, że grubo się zajebałem w akcji. Oczywiście chodziło mi o święta wielkanocne. Także smacznego jajka i mokrego dyngusa. Nara. Tak, w Kambodży, w khmerskim stylu. I że ogólnie fajny odcinek był. Oczywiście dziękuję tym, co są mili. Miłe słowa piszą, wspierają, komentują, lajkują. Dziękuję za subskrypcję. Dajcie komentarze, lajki, jeśli się wam też ten filmik spodobał. Mam swojego patrona, jak ktoś chce, można sobie książki w języku angielskim i rysunki map na razie pobrać dla płatnych patronów. No i to na tyle. Dziękuję za oglądanie do końca. Nie mam pojęcia, jak długi film się okazał. Dopiero zobaczymy to, jak będę edytował. Także to zobaczymy. Oj, dobra, słuchajcie, myślałem, że będzie dużo śmieszniej. Wcale nie było śmiesznie. Więc pa, pa. Nie przepraszam was za ten odcinek, bo mam nadzieję, że w jakiś sposób pomoże Filipowi. Natomiast no nie był taki, jaki bym chciał. Myślałem, że będzie bardzo dużo rzeczy typu ta skrytka, schowek khmerski i tak dalej, jak to mówi Filip. Natomiast nic z tych rzeczy się nie pojawiło. Film oczywiście nie jest najwyższych lotów, ale jest już ciekawszy. W mojej ocenie Filip powinien ewidentnie iść w filmy tematyczne, czyli gry, nie wiem, religia, przyroda, nie wiem, czym się interesuje, na pewno grami. Natomiast na pewno nie interesuje się sprzedażą bułek
przy ulicy, nie? To chyba wszyscy tutaj widzimy. Także słuchajcie, zostawcie łapkę w górę, zostawcie łapkę w dół, jak się nie podobało, w górę, jak się podobało. Skomentujcie, ja komentarze nie usuwam, także tutaj mamy pełny forum, taki Hyde Park, w którym możemy sobie pisać, odpisywać i nikt tutaj, o ile oczywiście nie przegniecie pałę, chociaż jeszcze nikt tego nie zrobił, a mam kanał od, znaczy na ten temat mam kanał od września bodajże, czy sierpnia? W związku z czym możecie pisać praktycznie co chcecie. Proszę was, nie przeginajcie pały. No i zostawcie subskrypcję, jeśli ktoś tego jeszcze nie zrobił, tych filmów było już dużo i będzie więcej. Z każdym filmem mam nadzieję, że jakość jest coraz lepsza. Trzymajcie się, na razie.